Cześć. Ja jestem Paweł Urbanowicz z Vagabond Physical Collective. To jest Ania Mikuła. Razem jesteśmy zawodowymi aktorami tancerzami, co oznacza, że tworzymy spektakle teatru tańca. Naszym zadaniem jest tworzyć takie spektakle, które oddziaływują na widza nie tylko w sposób intelektualny, ale przede wszystkim odczuciowy i emocjonalny. Pokażemy Wam, w jaki sposób korzystać z naszego ciała w pracy twórczej. Witamy Was w pierwszym odcinku naszego warsztatu Wstęp do metody ciała prawdziwego. Teatr tańca jako forma sztuki jest hybrydą łączącą teatr dramatyczny i taniec współczesny. Jego twórcy w różnym stopniu czerpią i z jednego, i z drugiego, szukając sposobu na pogodzenie ze sobą obu tych dziedzin sztuki. Nasz kolektyw zajmuje się tylko skrawkami tych form. Jedynie tymi obszarami, które się na siebie wzajemnie nakładają. Nie interesuje nas zatem ani estetyzowany, pozbawiony funkcjonalności ruch, ani teatr gadających głów, w którym rola aktora sprowadza się do deklamacji zapisanego tekstu. Zanim zaczniemy, upewnijcie się, że macie wszystko, czego dzisiaj będziemy potrzebować. Są to luźne, niekrępujące ruchów ubrania, telefon z funkcją nagrywania wideo oraz zeszyt i długopis. Dzisiejszy odcinek będzie miał formę wykładu, podczas którego przeprowadzę Was poprzez poszczególne ćwiczenia, a każde ćwiczenie zakończymy jego krótkim omówieniem. Zamknijcie oczy, rozluźnijcie się. Skierujcie swoją uwagę na słyszane przez siebie dźwięki. Starajcie się nie skupiać na żadnym konkretnym źródle dźwięku, a raczej pozwólcie, aby wszystkie te dźwięki docierały do Waszej świadomości same. Otwórzcie oczy. Rozejrzyjcie się po przestrzeni, w której jesteście. Ponownie nie skupiajcie się na niczym konkretnym. Pozwalajcie jedynie, aby wszystkie te bodźce przychodziły do Was. Pozostańcie swobodni i nieskrępowani. Zauważcie, jakie myśli i działania, nawet te najdrobniejsze i na pierwszy rzut oka niezauważalne, pojawiają się w Was pod wpływem tego, co widzicie i słyszycie. Nie blokujcie ich, ani w żaden inny sposób na nie nie wpływajcie. Po prostu obserwujcie je i pozwólcie, aby się realizowały i przemieniały się w kolejne myśli i działania. A teraz najważniejsze. Spróbujcie zauważyć też wszystkie te działania, które pojawiają się z pozoru bez wyraźnej przyczyny. Ile razy podczas tej obserwacji zauważyliście, że zaczęliście coś robić lub o czymś myśleć, a dopiero po czasie zorientowaliście się, z jakiego właściwie powodu to robicie? Możecie zatrzymać teraz ten film i pobyć trochę w tej obserwacji swojego działania. Pozostańcie swobodni i nieskrępowani. Ważne jest jedynie, abyście bezwzględnie wyłapywali swoją świadomością wszelkie pojawiające się w Was działania. Wróćcie do nas, gdy będziecie chcieli przejść dalej. Rzeczy, o których teraz powiem, nie są żadnymi prawdami absolutnymi. To nie są rzeczy naukowo udowodnione, to są raczej moje spojrzenia na pewne mechanizmy, które w nas zachodzą. Możecie traktować je jako ciekawe metafory, które pozwalają Wam lepiej zrozumieć, co się z nami dzieje na co dzień. Prawdopodobnie podczas wykonywania tego ćwiczenia zauważyliście, że najczęściej najpierw zaobserwowaliście działanie, a dopiero potem uświadomiliście sobie jego przyczynę. To znaczy, że Wasze ciało zareagowało na coś, co nawet nie dotarło do Waszej świadomości. Lubię mówić, że nasze ciało może działać autonomicznie, niezależnie od naszej świadomości czy woli. Tak się zresztą dzieje najczęściej na co dzień. Proponuję Wam takie spojrzenie na to zjawisko. Nasze ciało posiada swoją własną wolę. To znaczy, że składamy się z co najmniej dwóch wól. Woli ciała i woli umysłu. Najczęściej wole te się ze sobą zgadzają. Albo przynajmniej nie stoją ze sobą w konflikcie. Czasem jednak zdarza się, że nasze ciało chce czegoś innego niż nasz umysł, albo na odwrót. Zróbcie sobie mały eksperyment.
Spróbujcie zrobić teraz coś, co być może powinniście dzisiaj zrobić, a na co wasze ciało kompletnie nie ma w tym momencie ochoty. Podczas wykonywania tej czynności obserwujcie, co się dzieje z waszym ciałem i jakie odczucia się w was pojawiają. Zatrzymajcie teraz ten film i wróćcie do nas, gdy będziecie chcieli przejść dalej. W momencie, w którym nasze ciało chce czegoś innego niż nasz umysł, powstaje w nas wewnętrzne napięcie i poczucie dyskomfortu. To jest bardzo ważna obserwacja w kontekście naszej pracy aktorskiej. W momencie, w którym nasz umysł wymusza coś na naszym ciele, nasze ciało zaczyna się buntować, a na scenie bardzo byśmy tego nie chcieli. Skupmy się przez moment całkowicie na naszej woli ciała. Spróbujcie ponownie wykonać ćwiczenie obserwacji pojawiających się we was działań i myśli. Tym razem skupiając się na odczuciach, jakie się w was pojawiają. Pamiętajcie, aby w żaden sposób nie wpływać na pojawiające się w was działania. Nie blokujcie ich, ani ich nie wymuszajcie. Po prostu je obserwujcie. Zatrzymajcie film i wróćcie do nas, gdy będziecie gotowi przejść dalej. A teraz zróbcie następujący eksperyment. Ustawcie swój telefon w taki sposób, aby nagrywał was i wasze działania. Jeśli nie jesteście sami, możecie zamiast nagrywania się telefonem poprosić kogoś, żeby bardzo uważnie, wręcz nachalnie was obserwował. Powtórzcie ćwiczenie obserwacji swojego działania i swoich myśli. Jak zmieniło się wasze zachowanie i odczucia względem poprzedniego razu? Zatrzymajcie film i wróćcie do nas, gdy będziecie chcieli kontynuować. Nasze ciało działa różnie w różnych warunkach. Im większe poczucie opresji, tym bardziej nasze ciało się zamyka, tym bardziej próbuje walczyć, tym bardziej próbuje uciekać. A im większe poczucie bezpieczeństwa, tym więcej luzu i swobody w naszym działaniu. Tymczasem zauważcie, że bycie na scenie jest sytuacją ekstremalnie opresyjną. To jest sytuacja, w której setka ludzi ogląda każdy wasz ruch. Jest to fakt, z którym większość początkujących aktorów nie chce się pogodzić. Próbują wymusić na swoim ciele naturalność i swobodę, a tymczasem jedynie co robią, to wytwarzają konflikt między ich ciałem a ich umysłem. Nasze ciało zachowuje się właściwie, tylko że adekwatnie do tej sytuacji, do sytuacji maksymalnie opresyjnej. Jeżeli my chcemy się zachowywać swobodnie na scenie, to my musimy się naszym ciałem zaopiekować. Jest wiele narzędzi pomagających aktorom uzyskanie prawdziwej swobody na scenie. Stanisławski określał ten stan publiczną samotnością. W tym odcinku wymienimy parę przykładowych sposobów, jak ją w sobie wyćwiczyć. Po pierwsze, poczucie presji da się częściowo oswoić. Dlatego polecam wam w każdym możliwym momencie występować przed ludźmi, swoimi znajomymi, rodziną, a w końcu obcymi ludźmi. Nagrywanie się również bywa skuteczne. Niemniej każdy, największy nawet aktor, nie jest w stanie kompletnie oswoić poczucia stresu na scenie. Drugim sposobem jest przekierowanie naszej uwagi. Nasza uwaga, niezależnie od tego, jak bardzo byłaby wyćwiczona, ostatecznie ma swoje ograniczenia. Wykonaj z nami następujące zadanie. Prawą ręką będziemy robić ruch na cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Lewą ręką będziemy wykonywać ruch na trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. A teraz to połączmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Poproście kogoś, żeby was obserwował lub nagrywajcie swoje działania. Skupcie się całkowicie na zachowaniu jak największej precyzji w przestrzeni i czasie. Po zakończeniu ćwiczenia zapytajcie sami siebie, czy wyczuwaliście presję bycia obserwowanym lub nagrywanym. Kolejne narzędzie opiera się na pewnym interesującym zjawisku. Nasze ciało potrafi być bardzo naiwne. Podam wam przykład. Wyobraźcie sobie, że jecie swoje ulubione lody. Poczuliście ich smak w swoich ustach? Uruchomiły wam się ślinianki? Nasze ciało w zadziwiający sposób pozwala nam się oszukać, zupełnie jakby wręcz chciało uwierzyć we wszystko, co sobie tylko wyobrazimy. Jest ono przy tym jednak bardzo mądre i nie uwierzy w coś, co wydaje mu się nieprawdopodobne. Na tym właśnie opiera się prawdziwe aktorstwo.
musimy działać i stworzyć sobie takie założenia i okoliczności, żebyśmy to my sami uwierzyli w to, że to się dzieje naprawdę, nie widz. Na tym zakończymy pierwszy odcinek naszego warsztatu. Spróbujmy sobie tylko podsumować, czego się do tej pory dowiedzieliśmy. Po pierwsze, nasze ciało działa na co dzień bez większego angażowania naszej świadomości czy naszej woli. Po drugie, jeżeli nasze ciało chce czegoś innego niż nasz umysł, dochodzi do konfliktu wewnętrznego. Po trzecie, nasze ciało działa różnie w różnych warunkach. W sytuacji bardziej opresyjnej bardziej się zamyka, w sytuacji większego bezpieczeństwa bardziej się otwiera. I po czwarte, dbanie o komfort naszego ciała jest absolutną podstawą wywoływania w sobie autentycznych przeżyć i emocji. Gorąco zachęcam Was do praktykowania dzisiejszych ćwiczeń w najróżniejszych okolicznościach i sytuacjach. Wsłuchiwanie się w wolę naszego ciała jest absolutną podstawą metody ciała prawdziwego. Na koniec każdego odcinka będziemy dzielić się z Wami naszymi źródłami wiedzy i inspiracji. I jeżeli chodzi o poczucie presji scenicznej, to zdecydowanie najwięcej inspiracji czerpiemy ze Stanisławskiego. Polecam zdecydowanie pracę aktora nad sobą. Możecie również poczytać sobie pracę aktora nad rolą, ale również jego etyka. I więcej informacji na temat tych książek znajdziecie w opisie poniżej filmu. Zachęcamy Was do dzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w komentarzach poniżej lub przez kontakt mailowy, albo możecie do nas napisać przez Facebooka albo na Instagramie. A na ten moment Wam bardzo dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Thank you.